Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale SLN. Zobaczcie, przygotowałam dla Was dzisiaj moją kolekcję namnomsów. Mam ich całkiem sporo, przyjrzymy się każdemu z bliska, także jeżeli jesteście ciekawi, jakie to są namnomsy, koniecznie oglądajcie dalej. Zobaczcie, ale udało mi się stworzyć piramidę. Jest przepiękna, a jaka kolorowa! Kogo my tu mamy na samej górze? Czyżby to było jakieś ciasteczko? A może namnom z serii lodowej? Zaraz się przekonamy! Zobaczcie kochani, mam w dłoni ulotkę i nasz namnomsik jest właśnie tutaj. Nazywa się Teddy Twirl i jest z serii Ice Cream, czyli z serii lodowej. No to sprawdźmy, jakiego mamy kolejnego namnomsika. Troszkę niżej mamy niezwykłego namnomsa. Zobaczcie, to są frytki. Widzicie, ile pięknych żółtych frytek. A co my tu mamy obok? Zobaczcie. Jest to chyba, kochani, również taki ala malutki hot dog. Czyli mamy tutaj tak jakby namnomsiki z serii takiej fast foodowej. No ale czekajcie, zobaczmy, co mamy pięterko niżej. No proszę, nasze namnomsiki nawet przygotowały sobie ciasteczka na talerzyku i na stole. Oczywiście mają smakołyki. No ale zacznijmy od naszego namnomsika zupełnie po lewej stronie. Jest to chyba makaronik, co? A tutaj mamy dwa pyszne lodowe namnomsiki. Jeden jest cały jakby z wafelku, no i z różową polewą, z pyszną także różową kokardką. A zupełnie obok mamy trzykolorowego namnomsika, nazywa się Trioskop, no i również jest pysznym lodem i ma przepiękną kolorową posypkę. No i co my tu mamy dalej? Mamy także kolejne trzy namnomsiki na pięknym fotelu. Jak widzicie, mamy tutaj namnomsiki w trzech różnych kolorach. Na pewno jest jeden namnomsik różowy, drugi czerwony, a trzeci pomarańczowy. Pierwsze dwa, różowy i czerwony, są namnomsikami przezroczystymi, także one bardzo świecą, więc są z tej serii świecących nam namnomsików. A obok mamy pięknego pomarańczowego namnomsa, który jak widzicie jest z tej serii chlebkowej. Jest oczywiście pomarańczowy z fioletowymi wstawkami, jest to Raisin Roll, oczywiście właśnie z ten Bread Rolls, czyli z chlebkowej serii namnomsików, no i ten namnomsik jest o zapachu jagód. A co tutaj czeka na podłodze? Zobaczcie, mamy kolejne cztery namnomsy, ale te są zdecydowanie wszystkie od siebie inne. Pierwszy namnomsik to, kochani, Berry Jelly z serii po prostu Jelly Beans, oczywiście z serii również świecącej. Była to seria trzecia. No mi ten namnoms się strasznie podoba, bo jest różowo-fioletowy, no i jeszcze jest lekko przezroczysty, więc te światełka naprawdę świetnie wychodzą. A tutaj mamy pięknego czekoladowego namnomsa. Nazywa się Choco Croissant. No i jest właśnie z serii croissantów, czyli z takich pysznych rogalików. No i jak pewnie się domyślacie, jest o zapachu czekolady. A obok naszego croissanta mamy przekolorowego namnomsika. Zobaczcie, ale jest on kolorowy, prawda? No ale teraz, kochani, mam pytanie do Was. Czy to jest może hamburger? A może to jest toast? No jak myślicie, koniecznie napiszcie Wasze pomysły w komentarzach. No a tutaj pewnie nie trzeba Wam tłumaczyć. Jest to oczywiście namnomsik z tej serii makaronikowej. No i oczywiście zapach również pewnie Wam jest znany, bo jest to malina. Kochani, czy to jest wszystko? Czy może jeszcze o czymś zapomniałam? No pewnie, jeszcze cała lewa strona. Zobaczcie, ale cukierkowy namnomsik. Oczywiście biało-zielony, no i zapach pyszna cytrynka.
A w dodatku założyłam tutaj naszego świecącego nam nosa, żeby pokazać Wam, jak to pięknie wygląda, gdy niebieski i pomarańczowy kolor pięknie świecą przez nasze nam nosiki. No i została nam ostatnia już piramidka, czyli dochodzimy już, kochani, do końca. No, niestety, tak też bywa. Zobaczcie, na samym dole mamy pięknego takiego turkusowego namnomsika, czekoladowo-miętowego. Pachnie przecudownie, a jest to taki kartonik od mleka. A nieco wyżej mamy takiego ciasteczkowego namnomsika z pięknymi uszkami i z piękną posypką i polewą. A jeszcze niżej mamy przepiękne ciasteczko, taka jakby tarta, malinowa, no i jeszcze z czekoladową posypką, również wygląda przepięknie. Także kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który z moich namnomsów spodobał się Wam najbardziej, ale również napiszcie, jakie to Wy namnomsy macie u siebie w domku. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie łapki w górę, bo wtedy będę wiedziała, czy robić więcej podobnych odcinków dla Was. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę być na bieżąco z każdym nowym filmem, bajką czy unboxingiem, kliknijcie subskrybuj. A my się widzimy, kochani, już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!